Dorota Łosiewicz, Telewizja w Polsce, PL, gorące pytania, witam państwa bardzo serdecznie. Ze mną goście w studiu Wojciech Biedroń, tygodnik sieci Telewizja w Polsce, PL, a na łączach Jacek Łęcki, Telewizja Polska, witam serdecznie. I drodzy panowie, drodzy koledzy, porozmawiamy o osobie, która budzi emocje wszystkich stron publicznego dyskursu, czyli o słynnej od ponad tygodnia pani Joannie. Nim o niej porozmawiamy, zobaczmy materiał. Mam zaplanowane kilka rzeczy, które bym chciała powiedzieć, kilka rzeczy wyjdzie na spontanie i czuję się zobowiązana w pierwszej kolejności was poinformować, że ci policjanci, którzy tutaj stoją, to są dokładnie ci sami, którzy wzięli udział w tym wszystkim. Materiał z wtorku, z protestu zorganizowanego przez strajk kobiet pod komendą policji. Tych protestów w całej Polsce było kilka, nie były szczególnie liczne. No, jak państwo widzieli, pani Anna próbowała podjudzić zgromadzone osoby do linczu na policjantach, jak później ustalił portal w polityce.pl w osobie Wojciecha Biedronia. To nie byli ci sami policjanci. Jacek Łęcki, zacznijmy od gościa na łączach. Czy pani Joanna jest nową ikoną Donalda Tuska, twarzą, która mu wygra te wybory? Ja wolę o niej mówić pani Parniewska, bo takie pani Joanna to jest taki familiarizm. No w Sejmie powiedziała, że ona jest panią Joanną, ale tak, to jeszcze za chwilę. Nazywam się pani Joanna, on tak się przedstawia. To jest zawodowa aktorka, zawodowa performerka, osoba, która żyje z tego, że robi różnego rodzaju przedstawienia. Mam wrażenie, że bierzemy udział w jednym z takich przedstawień i ja osobiście nie jestem tym zainteresowany. To znaczy, ja nie wiem tak naprawdę, czy cokolwiek, co ona mówi, to jest prawda. Wiem, że jest prawdą, że zgłosiła się do lekarza, mówiąc, że jest w fatalnym stanie. Lekarz zadzwonił na policję, skoro osoba deklaruje, że jest gotowa popełnić samobójstwo. Na numer alarmowy 112, co jest istotne, bo dyspozytor poinformował karetkę pogotowia i policję. No tak, czyli lekarka zrobiła to, co do niej należało, do czego była zobowiązana. Czy pani Joanna była w ciąży? Czy pani Parniewska popełniła aborcję, czy zrobiła sobie aborcję? Tego ja nie wiem i szczerze mówiąc nie jestem w stanie dojść do tego, czy to jest prawda. Wiem, że była potem na tym szpitalnym oddziale ratunkowym, gdzie była podana przez ginekologa. Być może on to wie. Zwłaszcza, że ona twierdzi, że popełniła tą aborcję mniej więcej półtora tygodnia przed tym, kiedy zgłosiła się do lekarza telefonicznie, czyli ona się zgłosiła 27 kwietnia, no to musiało być, nie wiem, no, paręnaście dni wcześniej. To wszystko wygląda na jakieś przedstawienie po prostu, naprawdę. To, jak ona się dzisiaj zachowuje, to z jednej strony można powiedzieć, no tak, no osoba, która ma problemy psychiczne, bo ona o tym pisała zresztą na swoich mediach społecznościowych wielokrotnie, że no, ma tego rodzaju problemy i że się leczy, no, to osoba, która ma problemy psychiczne, to, no to właśnie no, ją się leczy, a nie wystawia na widok publiczny, nie obsadza w tego rodzaju roli, jaką obsadziła ją telewizja TVN oraz Platforma Obywatelska. To zresztą jest bardzo ciekawe, że ten spektakl wydaje się, że on się wymknął spod kontroli również Platformie, no bo już w tej chwili jest używana pani Parniewska również przez Lewicę w Sejmie, ta konferencja, która została zrobiona bodajże wczoraj, to była zorganizowana przez panie, które no, identyfikują się bardziej z nową Lewicą niż z Platformą Obywatelską. Zresztą tam doszło do zabawnej przepychanki, która z nich jest bardziej proaborcyjna, która bardziej pomaga kobietom likwidować dzieci, które one nie chcą. Tak no, generalnie jest wokół tej całej historii tak niewiarygodny splot okoliczności, że naprawdę tutaj rozsądzić, co jest prawdą, co jest kreacją, co jest występem, performancem, a co jest prawdziwą historią, nie sposób. Ja mówię, zwłaszcza, że mamy do czynienia wedle wszelkiego prawdopodobieństwa z osobą chorą psychicznie. I tutaj tak naprawdę no, ona powinna być objęta opieką lekarską, a nie być osobą na sztandarach, bo tak naprawdę to się może źle skończyć. Nie teraz, kiedy one znachają.
tylko w momencie, kiedy ta cała fala zainteresowania opadnie i ona zostanie z tym wszystkim sama, no to wtedy może być naprawdę niebezpieczne. Wtedy może dojść do dramatu rzeczywiście. Oczywiście, jeżeli chodzi o chorobę, to nie jest diagnoza Jacka Łęckiego, tylko sama pani Parniewska mówi, że tak, że leczy się psychiatrycznie. Wojciech Biedroń, no i taką osobę Donald Tusk jednak bierze na sztandar. Ona ma być twarzą marszu 1 października. Jacek słusznie zaczął od tego, że pani jest aktorką. Ja dodam więcej, pani Parniewska jest takim, można powiedzieć, członkinią pewnie dla niej, takiej aborcyjnej grupy rekonstrukcyjnej, można powiedzieć, bo ona te performersy takie wykonywała, to wszyscy widzieli, a w jej mediach społecznościowych mogli znaleźć. Ale grupa rekonstrukcyjna, dlaczego o tym mówię? Bo mi ta historia coraz bardziej przypomina urodziny Hitlera w telewizji TVN, kiedy też mieliśmy do czynienia z pewnym wyreżyserowanym, nie mówię, od razu zaznaczam, przez TVN, ale wyreżyserowaną sytuacją, inscenizacją, można powiedzieć, którą potem użyto, żeby wyciągnąć najcięższe działa i twierdzić, że w Polsce odradza się hitleryzm. No, samo w sobie szaleństwo, no ale mnóstwo ludzi w to uwierzyło i mnóstwo ludzi za granicą w to i mediów uwierzyło. To bardzo istotne. No sporo ludzi wierzy także pani Parniewskiej. Wiele osób wierzy pani Parniewskiej. Dobrze zadajesz pytanie, czy można wierzyć osobie, która została złapana na ordynarnym kłamstwie, bo to nie raz. Bo to oczywiście ona sama sobie też przeczy. Natomiast ta sprawa z policjantami, ja bym jej nie przeceniał, ponieważ to jest sytuacja, w której ta pani przychodzi i mówi, że policja specjalnie wysyła tych samych funkcjonariuszy na pikietę, w której ona jest występuje w roli głównej, ale po co? Po to, żeby ją zastraszyć, żeby... No, wykonałem 2 telefony do mojego... Wiele lat przepracowałem z policją krakowską, zadzwoniłem, dowiedziałem się, potem potwierdziłem w komendzie głównej, że tam żadnych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, zaznaczam, mającej na celu ratowanie jej życia. Z kwietnia, bo to też istotne, kiedy do tego wszystkiego doszło, bo to nie doszło do tego tydzień temu. 27 kwietnia, tydzień temu pani Anna stała się sławna dzięki TVN-owi. Warto też zadać kilka pytań, tak jak Jacek zresztą słusznie zauważył, czy ona rzeczywiście była w ciąży. To jest w ogóle ciekawa historia, kiedy ratownik medyczny zaczyna jej zadawać pytanie dotyczące aborcji, dotyczące, czy ona była w ciąży. Ona odpowiadała w bardzo dziwny sposób, bo to mogę ujawnić. I w pewnym momencie on jej pytał, no ale skąd pani wiedziała, że ta ciąża grozi pani albo no, grozi pani jakoś, w jakiś sposób może ingerować w zdrowie? 6-tygodniowa, od razu zaznaczam, czy 7. A ona mówi, że tak mi powiedział farmaceuta w aptece. Tak, ale ona to rozwijała w wywiadzie dla Wysokich Obcasów. Chodziło o to, że ona przyjmowała bardzo silne leki w związku ze swoją chorobą, które to leki mogą prowadzić do upośledzenia płodu. Jakby ten wątek ona wytłumaczyła. Ja to wszystko rozumiem, ale to też jest bardzo istotne. Na tym też powinniśmy się skupić, bo tam pytań jest więcej naprawdę na dzisiaj niż odpowiedzi. A co do tego, od czego zaczęłaś, czyli Donald Tusk. No Donald Tusk weźmie na sztandary każdego, kto mu pomoże w takiej bieżącej, szybkiej bijatyce z PiS-em. Zgodzę się z Jackiem, że mi się to kompletnie spod kontroli. Ja myślę, że dzisiaj Donald Tusk się 3 razy zastanowi, ale to też nie ma znaczenia, bo to chodzi o tę bieżącą, w tym danym dniu wyciągam tę armatę, potem ona się może przekalibrować, zamek się może zepsuć, amunicji do niej nie ma, no to się znajdzie drugą, bo na tym polega ten mechanizm tak zwanych 1000 Wietnamów, prawda? Czyli ta zasada, kiedy robi się miliard afer, trzeba czy nie trzeba, prawdziwych, nieprawdziwych, nie ma znaczenia. Ma iść taki message, ma iść taka wiadomość do społeczeństwa, patrzcie, tu na każdym, dają ciała na każdym froncie i tak tę sprawę odczytuje. Pan Donald Tusk chce zrobić marsz miliona serc. Może pan Donald Tusk chce zrobić marsz miliona aborcji, no bo będzie łatwiej, szybciej będziemy mogli do tego przejść na porządku dziennym i będzie to bardziej pasowało do tego, co chce zrobić. Uwaga, 1 października. No ja rozumiem, że jeżeli bronimy tej kobiety i chcemy coś zamanifestować, no to robimy tydzień po tym, jak ta sprawa wyszła. No nie, ale przecież politycy Platformy Obywatelskiej jasno mówią, że ten marsz Donald Tusk zaplanował dawno. On go zaplanował zaraz po marszu 4 czerwca. W kontekście szukał pretekstu potrzebny. No to już mamy, pretekst, no. Pretekst się Wydawało pojawił. Tak, bo na te pikiety mało kto przyszedł. Stacja TVN. Zobaczmy występ pani Parniewskiej, która gwiazdą jest teraz medialną, ma swoich 5 minut. Pani Parniewska w TVN. Jeżeli masz czyste sumienie, to pokazujesz twarz. Nawet jak tego dnia masz, nie wiem, pryszcza czy coś. Czyste sumienie jest ważniejsze niż ten pryszcz na twarzy. No więc czemu? No ja też miałam dużo do stracenia, ale ja wierzę, że to co robię... jest dobre. No co jeszcze najgorszego może stać? No stracę pracę, no to znajdę inną. Stracę mieszkanie, znajdę następne. No co się może stać złego? No nie. Wie pani, o co mi chodzi.
Pani Joanna, no, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wydaje się, że pani Adamek też już nie wytrzymała tego, co opowiada pani Parniewska, ale przy okazji tej historii na tym proteście w Krakowie pojawiła się pani Lempart, która zdaje się, no, nie chce stracić swojego miejsca twarzy proaborcyjnych protestów. Jacek Łęcki, czy pani Parniewska ma szansę być drugą panią Lempart, Martą Lempart? Moim zdaniem nie, znaczy ona jest w tej roli tak niewiarygodna, że to jest impreza na parę tygodni. Więcej chleba z tego nie będzie, politycznego ani propagandowego, i moim zdaniem zostanie już niedługo odrzucona jak wyciśnięta cycuna. Nie zazdroszczę jej tego, szczerze powiem. Wróciwszy jeszcze na chwileczkę do tego, co tutaj przed chwilą rozważaliście na temat tego, była ciąża, nie było ciąży i tak dalej. Farmaceuta w aptece jej powiedział, że leki, które ona zażywa, mogą być niebezpieczne dla dziecka. No to dlatego to dziecko trzeba zlikwidować. No, naprawdę, to się wszystko nie trzyma kupy. Tam nie ma jednej historii, tam nie ma jednego wątku, który jest spójny od początku do końca. Może poza tym, że ona się czuje represjonowana przez policję. No bo to od początku do końca mówi mniej więcej w podobny sposób. Wszystkie inne rzeczy, moim zdaniem, to jest plaga. A w każdym razie tak wygląda. No i teraz wracając do twojego pytania. Oczywiście ona została użyta w kampanii politycznej i jest używana w kampanii politycznej. Natomiast no, Donald Tusk, można o nim różne rzeczy mówić, ale to nie jest polityk, który jest głupi. On jest sprytny, jeśli chodzi o kwestie propagandy i budowania takiej narracji politycznej, i on wie, że się nie zbuduje wiele na takiej osobie, bo za chwilę ona jemu wykręci jakiś numer, bo się okaże, że on właśnie stał koło tych policjantów, kiedy oni kazali jej kaszleć, prawda? Tam wtedy był Donald Tusk, tak, oni byli na demonstracji w Krakowie. W przypadku tej osoby absolutnie wszystko jest do wyobrażenia. Więc nie sądzę, żeby oni dalej w to szli. Zresztą, jak państwo będą obserwowali media, to za chwilę, nie wiem, za dzień, za dwa, za pięć, pojawią się nowe historie podobnego rodzaju, emocjonujące, dramatyczne, skandaliczne, nie do końca prawdziwe, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Moim zdaniem jest realizowany po prostu ten scenariusz, który kiedyś nakreślił Marek Belka, jako taki program propagandowy na kampanię, kłamać, 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 jeszcze raz kłamać i zakrywać kolejne kłamstwo następnym, zanim tamto zostanie do końca zdekonstruowane. I moim zdaniem właśnie ta kampania w tej chwili ma miejsce i jesteśmy jej świadkami. Powiedział Biedroń, czy ta armata odwróci się przeciwko Donaldowi Tuskowi, o której mówiłeś? Nie, ja się z Jackiem zgadzam, że zaraz będzie inna pani Joanna. Tę pani Anna się zrzuci i po prostu wyrzuci, bo taki będzie los pani Anny. To mogę zapewnić już, tak jak tu siedzę. Ale to jest bardziej pytanie, jeszcze inne, to jest pytanie do działań PiS-u. Tak? Znaczy, PiS musi być przygotowany na to, że codziennie będzie coś takiego wyciągane i trzeba reagować szybko. Ja miałem takie wrażenie, że policja, oczywiście dbając o dobro pani Parniewskiej i o tajemnicę i tak dalej, zareagowała jednak troszeczkę z dużym, według mnie, przynajmniej kilkunastogodzinnym opóźnieniem. Trzeba być na takie rzeczy przygotowanym, ponieważ to jest zasada, to jest doktryna, o której powiedział przed chwilą Jacek, i tak to będzie wyglądało. Natomiast pan Donaldowi Tuskowi, czy się przyda? Ja mówię, w suma tych wszystkich tak zwanych afer, ona utwierdza w przekonaniu tylko najtwardszy elektorat. Ja, moim zdaniem, on nie wyjdzie z tym gdzieś dalej, chociaż sprawa jest niebezpieczna. No, ale to chodzi o aktywizację kobiet. Jest zdecydowanie niebezpieczna. Wielokrotnie pisała o tym Marzyna Nykiel, i to bardzo dawno temu, że teraz trzeba uruchomić właśnie tę grupę społeczną, trzeba po prostu uruchomić kobiety. Jeżeli dzięki pani Annie się to uda, no to Prawo i Sprawiedliwość ma spory problem. I tutaj stawiamy kropkę. Widzę się z państwem i z moimi gośćmi po króciutkiej przerwie.